Witam serdecznie. Spotykamy się dzisiaj z Joanną Hołuj i porozmawiamy o gramatyce prasłowiańskiej. Witam Cię. Dzień dobry. Powiedz może najpierw, jak to się stało, że w ogóle zainteresowałaś się tym tematem w swoim życiu? Tematem gramatyki i w ogóle języka. Tak. Ja jestem w ogóle z wykształcenia polonistką. Skończyłam studia polonistyczne i potem językowe, angielski i francuski. I bardzo długo uczyłam. To znaczy właściwie ja zaczęłam uczyć bardzo wcześnie, w liceum właściwie polskiego, potem angielskiego, potem francuskiego. A potem uczyłam po prostu w szkołach. Bardzo wielu, miałam swoją szkołę językową. I w pewnym momencie jak urodziły mi się dzieci, właściwie pierwsze dziecko, nie za bardzo nam się podobała edukacja szkolna i zaczęłam uczyć w domu mojego syna. I ja już wcześniej miałam bardzo krytyczne podejście do języka, ale zdecydowałam, że w szkole nie będę uczyć polskiego. W związku znaczy z tym, w sensie że... do nauczania, sposobu tak, tak, nauczania języka. Do sposobu nauczania w ogóle, ogólnie do edukacji, nie tylko języków. I Mikołaja, mojego syna, uczyłam już inaczej. Natomiast w pewnym momencie po prostu zaczęłam zapisywać, bo jak miałam swoją szkołę językową, to zauważyłam, że najlepiej uczy się innymi metodami, alternatywnymi, wtedy kiedy używa się szablonów, więcej łączy się jednocześnie i logikę, i kreatywność, to wszystko. I z tego powstawały moje takie koncepcje inne trochę uczenia. Ja to wszystko gdzieś sobie tam zapisywałam i w pewnym momencie z tego zaczęła powstawać rodzaj książki. Ale jak doszliśmy do gramatyki polskiej i angielskiej, i francuskiej, bo uczyłam kilku języków mojego syna, no to zaczęłam centralnie po prostu pisać tą gramatykę i stwierdziłam, musi być inaczej, inaczej, po prostu to wszystko jest inaczej, było inaczej. A potem zaczęłam sprawdzać stare języki. Byłam kiedyś w związku z Pakistańczykiem i zauważyłam bardzo dużo podobieństw, tak, w wymowie. Potem sięgnęłam do sanskrytu i sprawdziłam, że jakby to właściwie to nie jest ten sam język, bo ani my nie mamy oryginału, ani oni, ale źródło na pewno jest wspólne i po prostu bardzo dużo podobieństw w gramatyce. Czyli ten pień drzewa jest wspólny, tylko gałęzie są troszeczkę inne, ale tak. Pozostałości tak, z praindoeuropejskiego pozostały. Tak, tak, tak. Ja uważam, że tutaj... znaczy ja właściwie mówię, że jakby ta moja gramatyka nazywa się starożytna, to był taki trochę kompromis, jak ją nazwać, czy prasłowiańska, czy Ariów, czy Aryjska. Natomiast stwierdziłam, że starożytna jest takim uniwersalnym, takim terminem dobrym. Natomiast zdecydowanie ja często mówię, że to jest gramatyka Ariów, czyli po prostu tutaj tej cywilizacji, która była gdzieś w centralnej Europie, promieniowała szeroko. Ci ludzie poszli do Indii, tak, szli na południe. Na pewno uważam, że kolejność jest taka. Jeżeli gdzieś jest bardziej skomplikowana gramatyka, więcej słów, więcej rodzin, jakby rodziny są bardziej skomplikowane słów, no to tam jest źródło. I jeżeli, nie wiem, gramatyka łacińska ma mniej przypadków, tak, no to dla mnie jest oczywiste. Jeżeli my mamy 7, sanskryt ma 8, to dla mnie oczywiste jest, że to było źródło. A potem oczywiście była taka historia, że chciano... to gdzieś tam zaginęło, tak gdyby możemy dokładniej powiedzieć. Natomiast ja uważam, że potem chciano niejako wepchnąć polski z gramatyką, słownictwem i wszystkim w tą takie pudełko łaciny. I niestety okazywało się, że bardzo dużo wystaje. I nie wiadomo było, co z tym zrobić. Te wszystkie wyjątki i tak dalej. No dobra, no to powiedz parę takich ciekawostek, bo to jest zawsze ciekawe. No dobrze, ale o gramatyce, tak? Tak, tak, tak. Ja napisałam... dwie książki, tak? Dwa tomy i jest już wykład też na kilka godzin, więc jak gdyby opisałam całą gramatykę, swoją koncepcję reformy. Natomiast mogę powiedzieć o przypadkach, ale jakby może wyjściowo powiedzmy, że ja tą gramatykę swoją napisałam z punktu widzenia nie tylko naukowego, ale też jest to podejście naukowe, uwzględniam i Brücknera, którego wszyscy tak nie lubią, mówi jaki kolejny był etymolog, tak, bo to nie jest wcale ostatni słownik etymologiczny, bo są kolejne. Mówię o tym wszystkim, mówię o tych badaczach z, nie wiem, polskich XIX wieku, opisuję to wszystko, ale mówię też od strony takiej filozoficznej,
czyli takiej duchowej, czyli takiej, której zazwyczaj naukowcy nie chcą uwzględniać. Aczkolwiek uwzględniają to, nie wiem, na przykład Czesław Białczyński, prawda? To się już mówi tutaj w ruchu słowiańskim. Czy pan Moziński, podejście do pisma i w ogóle do języka. Natomiast chodzi o to, że normalnie w nauce uważa się, że dopiero morfem, czyli taka cząstka typu podobna do sylaby, jest znacząca, czyli ma jakieś znaczenie. Natomiast ja uważam, że znaczenie, takie jakby bazę znaczeń taką symboliczną, mają już dźwięki i znaki. Czyli na przykład takie coś jak my, dla mnie ma już znaczenie. I ja w tej gramatyce swojej tłumaczę cały alfabet. Alfabetów było mnóstwo, tak naprawdę uważam, że były i runy, i głagolica, i tak naprawdę na pewno nie mieliśmy jednego pisma i jednego jakby systemu dźwięków. Natomiast na pewno to miało znaczenie. Ja mówię, uważam, że właściwie w całej gramatyce polskiej, czyli w sumie w tej starożytnej, wszystko było w takich jakby cyklach i wedle takich dwóch zasad. Pierwsza zasada jest, jakby to są zasady filozoficzne. Pierwsza zasada jest tak, że wszystko jest cykliczne, w cyklach dzieje się. Na druga taka, że jest chronologiczne, czyli jakby w odcinkach, tak? Na gramatykę przekłada się to tak, że na przykład jak się analizuje alfabet, te głaski są zarówno w pewnym cyklu, zazwyczaj to jest cykl agrarny na przykład, tak? Tak idą deklinacje, przypadki rzeczowników i tak samo na przykład idzie alfabet, że nie wiem, a zaczynamy tak naprawdę od orania, wiosna i tak dalej, dalej by jest takim jakby coś się rodzi i tak dalej, tak, brzuch, brzemienność i na tej zasadzie można powiedzieć, że każda taka głoska, ale też znak ma pewien jakby zespół znaczeń, taki jest symboliczny, symbol to jest wieloznaczne, nie? No ale to ma jakieś znaczenie, nie można powiedzieć, że to zupełnie nie ma znaczenia, bo nauka mówi, że my sobie arbitralnie po prostu w pewnym momencie ludzie dopasowali do znaku znaczenie, a to tak nie jest. W przyrodzie te znaczenia już są. Jest pewna matryca na zewnątrz, tak, by jakby bzy to pszczółki robią wiosną i wiadomo, że wtedy coś się rodzi tak naprawdę. Wszystkie słowa, które zaczynają się na by, mówią o jakimś nabrzmieniu, czymś rodzeniu i tak dalej, to można poanalizować. I po prostu nie ma przypadków. To wszystko jest w naszej głowie, w matrycy. Chomsky mówił coś takiego. Ja przywołuję naukowców też, nie? Tak. Ale patrzę na to, Chomsky powiedział, taki profesor, który nadal żyje, w Ameryce wykłada. Noam Chomsky. Powiedział, że język jest w nas. Tak? Język jest w nas, mamy pewną matrycę w sobie i dlatego właściwie mamy tą umiejętność mówienia, tak? Gdzie byśmy nie wiem, jeżeli dziecko, oczywiście ta umiejętność jest do pewnego etapu, tak? Czyli jeżeli, nie wiem, dziecko musi mieć w sobie, ale też musi zetknąć się z językiem z zewnątrz, jeżeli się nie zetknie tam do, nie wiem, 5-7 roku życia głównie, tak jak półkula prawa się rozwija, no to niestety może zostać na poziomie mowy zwierząt, tak jak te, nie wiem, dziewczynki w Indiach gdzieś tam porzucone, nie? Takie są takie historie. Tak. No, więc jakby ja mówię o tym, że te dźwięki mają znaczenie, że się układają w cykle, ale też są odcinki, dlatego że i znaki, i dźwięki działają w parach. Na przykład py jest jakby takim pierwszym etapem, nie wiem, przyssania się na przykład, a by już jest jakby coś powstaje nowego, tak? Tak wyglądają znaki, albo nie wiem, są jakąś odwrotnością. Na przykład, jeżeli masz my, to my jest trzymaniem, mieniem, jakby matką i jest w takim kształcie, no jak nogi matki na przykład, jak kuca przy ognisku albo rodzi, tak, a generalnie trzymasz do dołu, a wy jest odwrotnością, jest wtedy, kiedy wychodzi. Jak masz na przykład mowa, nie ma przypadków. Jak jest mowa, to jest coś, co masz w sobie i wyjmujesz do innych. I właściwie każdą głoskę można w ten sposób analizować, każdą. Zresztą język polski jest tak logiczny, że jest do bólu po prostu logiczny. Do tego stopnia, że dźwięki układają się, znaczy słowa układają się tak, że ma znaczenie wszystko. Jaka to jest głoska, jaka jest w środku sama głoska i jaka jest kolejność. Bo na przykład jeżeli masz my, wy, to jest na przykład mam i wyjmuję, a na przykład wy, my, tak jak wymie, albo wymień, jest jakby z wyjmowania masz. Okay? Czyli jak gdyby te i
to, w którą stronę idzie znaczenie, jak i odwrotność jakby też ma znaczenie, tak? To można usiąść i jak gdyby całe dnie analizować nasze słowa. Bardzo dużo tego jest. To jeszcze taka ciekawostka. W ostatnim wykładzie Kamil Dudkowski analizował również te kwestie haplogrup i też doszedł do tego, że jeśli chodzi o język praindoeuropejski, to co pozostało z praindoeuropejskiego, to wynika z jego analizy, że tutaj właśnie w środkowej Europie my posiadamy w języku polskim jakby najwięcej tych elementów języka praindoeuropejskiego. Czyli od nas dopiero to się rozeszło dalej, na boki. I tak. To dopiero uległo większym zmianom. Tak. Ja też tak uważam. Znaczy cała kwestia praindoeuropejskiego też jest jakoś tam sporna, bo to w sumie nie jest żadna ukrutowana teza, że on w ogóle istniał. Tak. Ale na pewno jakiś język macierzysty był. Jakby go nie nazywać, tylko zapewne nie wiem, ja w swojej gramatyce na przykład mówię o drzewach języków, jak to wyglądało. I u Czesława Białczyńskiego jest mnóstwo takich artykułów i tam to jest opisane, ale ja u siebie w gramatyce na przykład mówię, że tacy panowie jak Perdich i Jędaczek bodaj, którzy zresztą mają jakiś instytut w Stanach, już dawno zrobili takie drzewa, które, albo modele językowe, które zupełnie inaczej wyglądają niż ten stary model z XIX wieku, który właściwie ciągle jest nam podawany jakoś, prawda? Nie jest tak, że jest takie drzewko, które tak wyrasta i wszystkie te gałęzie niejako równo, tylko jest bardziej na tej zasadzie, że był taki pień właśnie, gdzieś tutaj w centralnej Europie i z tego pnia powoli zaczęły wyrastać inne odnogi, tak? Inne języki, natomiast już taki germański, angielski są wybitnie dużym takim mieszanką tak naprawdę na skraju łacińsko, tam postłacińskich i tutaj słowiańskich. Dobrze, to powiedz może o tych przypadkach. Mamy w sanskrycie 8 przypadków, w języku polskim 7, a jak to czujesz, że jest historycznie? No bo w niemieckim mamy 4, w angielskim w zasadzie niby 2. Tak, można by tak powiedzieć. Ja uważam, że pierwotnie w tej starożytnej gramatyce było 8. 8 jest pewnym cyklem i właściwie uważam, że cała gramatyka jest w matryce, to jest właściwie matryca, to jest macierz, to jest baza i tam wszystko jest bardzo logiczne i wszystko jest w tych cyklach i w takich odcinkach, parach jakby. Przypadki w polskim tak naprawdę jest 7. Niektórzy profesorowie uważają, że nie ma wołacza, więc można powiedzieć, że 6, tam próbowali tak do łaciny nas bardziej wcisnąć. A dla mnie cykl jest taki jak w sanskrycie. Czyli wygląda to tak, to znaczy w sanskrycie wołacz jest przestawiony, uważam, że wołacz powinien być na końcu, u nich jest przedostatni. Ale jest 8 przypadków. Pierwszy jest mianownik. One są w pewnym cyklu, to jest cykl rozwoju, można powiedzieć, człowieka albo jakiś taki cykl wspólnoty. Mianownik, dlatego że się na przykład rodzi dziecko i ona dostaje imię. I ona jest indywidualnością, jest sobą, ma swoją indywidualność. I to jest imię, mianownik, miano, tak? Miano to imię. Już jakby nie mówiąc o tym, że jakby... Ale dobra, zostawmy. Kiedyś rzeczownik to było imię, a czasownik nazywał się słowo. I to imię albo miano to jest zawsze to mieć, mienie, tak? My, czyli posiadanie. Potem idzie ta druga para, czyli potem był rodzicielnik, niedopełniacz, dopełniacza w ogóle nie było i miał pytanie czyj, którego nie ma teraz w ogóle. Natomiast to pytanie jest logiczne, ono na przykład jest w tak zwanej przydawce dopełniaczowej w języku polskim. Natomiast rodzicielnik, chodzi o to, że rodzicielnik daje nazwisko, włączenie w ród. I to jest bardzo ważne. Jak to wypadło, to uważam, że to jest jeden z elementów, który sprawia, że my mamy taką trochę utrąconą tą matrycę, czyli jesteśmy odcięci od korzeni na tej zasadzie, tak? Natomiast nazwa rodzicielnik jest w łacinie, tak? Bo tam jest genetivus, to jest rodzicielnik. Jest w rosyjskim i nawet jest w kaszubskim. Tylko nie ma nigdzie pytania tego czyj, tylko jest zwykle kogo czego. Natomiast kogo czego takiego pytania nie było, to pytanie było na dole w takim, to się nazywało apadana,
w sanskrycie. Jak się to przetłumaczy, ja to nazywam odchodnik. Nie wygląda, nie brzmi najlepiej, ale generalnie nie mam lepszego terminu na tę chwilę. A to jest to apadana, czyli jak gdyby odpadanie. To może zaraz do tego dojdziemy. W każdym razie. Odpadać. Tak, tak. Odchodzenie, odpadanie, tak, opadanie. Tam w sanskrycie apa to jest w ogóle woda, jak gdyby opady i tak dalej. W każdym razie jest mianownik i rozdzielnik i to jest ten pierwszy etap. I my to mamy, ponieważ końcówki były ow dla męskich i in dla żeńskich. Jak mamy takie słowa, ale to są miasta, jak Kraków, to albo na przykład mamy takie dzieło Kochanowskiego, psał też Dawidow, z takim ewentualnie akcentem, tak, ale to było jeszcze długie dosyć, albo średnie, o. To nie było, że iluś tych Dawidów było, tylko to był Dawida psał też, czyli Dawidow oznaczało czyj, według rodzicielnika Dawidow. I to jest jak gdyby w gramatyce można to znaleźć. To był dawny rodzicielnik. Tylko teraz się tego za bardzo nie uczy ewentualnie studentów. No i tego mamy mnóstwo, tak? Jest mnóstwo miast, które mają końcówkę ów. To znaczy, że one były czyjeś. Tak jak Kraków, to było Kraka. Albo na przykład Marysin, no to było pewnie królowej Marysieńki, prawda? Bo jest końcówka inny. Albo Żnin jakiejś żony. Nie wiem, tak? Na przykład. Czyj, że on Marysin. Dokładnie. I na przykład się mówi, tak, tak. Do tej pory na wsiach się mówi, czy ja ty jesteś, ja jestem mamusina, albo tak, tak. Po rosyjsku nadal chyba mamy taką książeczkę. Myszkin dom. Dom myszki, prawda? Także to funkcjonuje i w języku. Problem jest taki, że często właśnie nie ma tych nazw i gramatyka jest po prostu zaburzona, poprzestawiana. Dalej idzie niecelownik, bo czegoś takiego jakby do nikogo nie celujemy, tylko dajnik, biernik, czyli jest ta wymiana. Tak, dziecko dalej idzie i wymienia się we wspólnocie, jest interakcja, może wchodzi w parę z kimś. Potem jest narzędnik, miejscownik. Tak? Narzędnik, miejscownik może znaczyć, że zakładają na przykład już swoją siedzibę, tak? Budują swój dom w jakimś miejscu, ta para, to dziecko, które się rozwija, a potem właśnie jest ten odchodnik i wołajnik. Ja wszystko nazywam na ik, to już jakby w gramatyce tłumaczę, dlaczego takie końcówki. Ale odchodnik i wołajnik chodzi o to, że tak naprawdę oni już wychodzą. Na przykład to dziecko wychodzi z domu rodziców, ale gdzieś buduje dom niedaleko, albo w sąsiedniej wsi, tak, albo idzie do tego mężczyzny, jeżeli to kobieta. Natomiast wołajnik być musi, ponieważ we wspólnocie jakby słowiańskiej wszystko to polegało na tym, że jak gdyby odchodzisz, ale wracasz. Wszystko jest cykliczne tak naprawdę. Wszyscy się zawsze wołali, tak? Na święta, już nie mówiąc o tych, nie wiem, święcie stada, czy jak gdyby tej całej wspólnoty. Więc to musi być, od jak gdyby... I potem i ten cykl się zaplata. Bo wołajnik, wołasz tego po imieniu tego to dziecko, nie? Już nie mówiąc o dziadach, które też były jakby 4 razy w roku. I to jest wołanie dziadów. Więc jak gdyby wszystko ma... Gramatyka jakby mówi bardzo głęboki sens filozofii daje... przyrody, no przyrody, filozofii przyrody, słowiańskiej, aryjskiej, tak. Dobra, a co w porównaniu z innymi językami? No bo to zaniknęło i teraz czy analizowałeś dlaczego? Czy ta kultura jakby się bardziej zdegradowała, powiedzmy niemiecka, francuska, angielska? Zmanipulowana była? Ja uważam, że łacina wyszła stąd, z tej źródłowej cywilizacji, która była gdzieś w środku Europy. Uważam, że na początku było 8 tych przypadków i gramatyka była poukładana jak puzzle. Po prostu jak gdyby wszystko pasowało, żadnych wyjątków. Natomiast potem to było niesione i weszliśmy w Kaliugę. Tak. I w Kaliugę uważam, że były 2 tendencje. To znaczy jednocześnie było gubione, wykoślawiane i tak dalej. Jakby się tak degenerowała trochę kultura, prawda? A z drugiej strony uważam, że to ta tendencja, żeby iść
żeby powiedzmy, nie wiem, powiedzmy jeden wiedun i jakaś grupa ludzi, żeby szła, tak? Nie wiem, Tocharowie tam w stronę Chin, czy do Indii, Aryowie, czy na południe, czy jak gdyby do Grecji. Ja uważam, że to były takie wysłańcy, którzy mieli docelowo to w pewnym momencie, jak Kali Yuga wejdzie w taki mocny jakby moment, zapisać. No bo na początku się tego nie zapisywało, to miało być energią żywą, wszyscy to znali, powtarzali i tak dalej. Natomiast w pewnym momencie to musiało być zapisane, ale na pewno nie wszędzie się udało. Być może też nie było, ja tak sobie myślę, że to jest duża moc tak naprawdę, te rzeczy. Po prostu w języku naszym zwłaszcza, kiedy na przykład się odkryje, że słowo, czasownik to słowo, czyli tak naprawdę słowisz, czyli tak naprawdę wysyłasz energię i stwarzasz, manifestujesz. Jak się wchodzi w tryby, tryb orzekający, to jest taka moc, że ja podejrzewam, że oni sami trochę ukryli, zmienili, żeby inni tego nie wykorzystali. Tej mocy słowa, mocy zaklęć, mocy symboli przede wszystkim, tak? I tak wiadomo, że jest to wykorzystywane i wiadomo, że ci na górze nie bez powodu używają pewnych kolorów, wibracji, dźwięków, prawda, kształtów i tak dalej, bo po prostu pewną wiedzę mają. Ale część została ukryta i uważam, że teraz jest moment, żeby to odkrywać. Natomiast no, naturalnie jak coś idzie dalej od źródła, to się skraca, zmienia. A tutaj te języki łacina uważam, że jeszcze była blisko, że to blisko i greka. Chociaż mają mniej tych przypadków, ale gramatyka jest rozbudowana i w ogóle. Natomiast potem jak się powstawały te języki takie postłacińskie, to one miały tendencję, to się zresztą mówi, że to jest wulgaryzacja, czyli takie upowszechnienie łaciny. I podejrzewam, że w tej Kali-Yudze zabrakło tych ludzi. Albo nie byli szanowani, albo się schodzili do podziemia, bo nie chcieli. No musieli, bo tak, musieli. Druidzi byli niszczeni i to bardzo. Byli niszczeni, wchodziło potem powoli przecież chrześcijaństwo i generalnie tak mocna materia, że jakby nie było tych przywódców, więc nie było też komu tego trzymać, przekazywać, więc się to zmieniało. I teraz czy to można, ja na przykład nie mam takiego skrajnego poglądu, żeby mówić nie uczy się angielskiego, to jest złe i tak dalej, ponieważ ja uważam, że języki się od siebie uczą i Kali Yuga była po coś, bo jakby tego nie było, to energia kosmiczna by tego tak nie wymyśliła. Są cykle, one tak ciągle się powtarzają, ja uważam nawet, że ten cykl materii miał być, technologia się miała rozwinąć, do jakiego punktu dojdziemy to nie wiem, natomiast na pewno musimy dojść do punktu, gdzie jakby dojdziemy do granic i musimy uznać, czy chcemy tego człowieczeństwa, czy nie, nie? Natomiast jakby uważam, że polski język powinien się uczyć od jakby od tych języków, które są, one nie są starożytne i one nie mają tej fleksji, one nie chcą tych komplikacji, ale za to są bardzo logiczne, praktyczne, takie, tam jest taki praktycyzm w tym wszystkim. I ja uważam, że jakby trzeba by trochę na nich patrzeć, żeby sobie jakby my, żebyśmy odbudowali właściwie nie wiem co, różne rzeczy, mentalność, język, kulturę, bo to jest też taki trochę. Oni się, uważam, uczyli od nas i bardzo dużo od nas czerpali. Całe te kultury zachodnie są zbudowane na tej cywilizacji tutaj. Tak, tak. Całe, tak naprawdę. Nawet tam gdzieś daleka Rosja to nie jest stricte słowiańszczyzna, to jakiś, jakby, nie wiem, na miks różnych kultur tak naprawdę. Więc no. Z tej starożytnej wiedzy to najbardziej przetrwało jedynie to, co jest w tych hinduskich staroksięgach, w Wedach, nie? Bo reszta tutaj to zostało wszystko zniszczone. Zniszczone i ewentualnie jest przechowywane gdzieś tam w Watykanie. W Watykanie. Tak no. Myślę, że to... Bo można się kłócić, czy my kiedyś jakby sprawdzimy, czy my dojdziemy, czy te księgi odnajdziemy, czy to, co, nie wiem, Trachlebow mówi, albo to, co mają Rosjanie, czy te Wedy są prawdziwe, czy to na pewno mają jakieś źródła, jakieś dojścia i tak dalej. Natomiast to chyba nie o to chodzi, bo ja jak pisałam swoją gramatykę, to oczywiście przeczytałam wszystko, tak? I wiem, co mówi Kamil, wiem, co mówi Białczyński, pan Mroziński, już coraz więcej osób i każdy robi swoją taką działkę i to już powstaje tak naprawdę, jest to odnowa polskiego. Tak. I uważam, że każdy ze swojej wiedzy, ze swojego wglądu jest w stanie to odtworzyć. Teraz wszyscy mnie pytają, no to kiedy będziemy uczyć dzieci?
Nie wiem, bo to nie jest takie proste. Uważam, że najpierw muszą się nauczyć dorośli. I kolejność jest taka, że idziemy właściwie najpierw od w ogóle poczucia języka, słów, faktycznie pismo i to wszystko. Natomiast gramatyka, ludzie mają blokadę na gramatykę bardzo często. Uważają, że to jest tak nielogiczne, no bo blokada się tworzy w dzieciństwie. Jeżeli dziecko wie, jak ma mówić, na przykład moje dzieci, ja ich nie poprawiam tam do 7 roku życia, więc moje dziecko mówi posprzątnąłem, mówi poprawnymi formami tak naprawdę. Ale jeżeli mu się mówi, nie mów tak, tak jest niepoprawnie, tak nie wolno, tak, to wtedy się trochę zaburza matryca i się tworzą blokady bardzo szybko. No, dobrze, przejdźmy do czasowników, bo mówiłaś, że to jest ciekawe. Tak, jak mówiłam o rzeczownikach, to były deklinacje, czyli odmiana rzeczowników i przymiotników. Natomiast jak mówimy o czasownikach, to właściwie jest bardzo podobny cykl, no bo jakby wszystko jest w tych cyklach. I chyba coś, co jest najtrudniejsze prawdopodobnie do jak gdyby opisania, ale spróbuję jakby jasno. Czasownik to jest, określa czynność. To jest po prostu czynność. Pytanie czasownika jest, co robisz albo co się z tobą dzieje, tak? Inaczej czasownik to było słowo. Jedno słowo może już być zdaniem, czyli tak naprawdę tworzy rzeczywistość, tak? Jestem. Właściwie powinno się mówić jestem. Czasowniki są, mają koniugację. Jak pamiętam, że uczyłam dzieci, a zwłaszcza swojego syna i zobaczyłam, co ostatnie książki mówią, że mamy 15 koniugacji po prostu, to stwierdziłam po prostu nie, po prostu nie, po prostu nie, to nieprawda. I jeszcze jest jak gdyby chaos trochę w tym, jak te końcówki wyglądają, jak gdyby to tak jakby trochę koncepcja się zmieniła, właściwie co jest końcówką w tej odmianie. I stwierdziłam, że po prostu będę uczyć ze starych książek, bo ja się na studiach, ja mam 48 lat, na studiach uczyłam się z starej książki, na przykład profesora Schobera, gdzie koniugacji jest 3 po prostu i ewentualnie jedna, jak gdyby jedne są w takich podgrupach, tak? To można powiedzieć 5. Ale stwierdziłam, że to jest odpowiednie, ponieważ tak naprawdę nie możemy iść za wyjątkami, tylko i bardziej trzeba iść za regułami. Potem zajrzałam też do sanskrytu i stwierdziłam, że ważne jest to, że jakby czasowniki są w pewnych... Może zacznijmy od początku. Najpierw się, jak chce się powiedzieć, że coś się robi, to właściwie na początku jest tryb, czyli po co właściwie mówisz? Albo pytasz, albo rozkazujesz, tak? Chcesz coś uzyskać, tak. Albo po prostu opisujesz rzeczywistość, czyli jest tryb orzekający i w sanskrycie to jest opisane i uważam, że u nas jest tak samo, 7 trybów, koniec. Łącznie z tymi, z czasownikami woli i tak dalej. Natomiast potem wchodzimy w to, że są 3 czasy, no bo właściwie jest 3 czasy. Czasy tak naprawdę są 3. Nawet na studiach miałam fajną panią od gramatyki, mówiła, czasy są 3, bo masz tylko teraźniejszość, przeszłość albo przyszłość. Reszta to są aspekty, czyli tak naprawdę jak robisz tą czynność w danym czasie. I dlatego każdy czas zazwyczaj składa się z 2 części. Jest na przykład teraźniejszy, nie wiem, prosty albo tak. Różne mają dodatkowe nazwy, zależnie od języka, ale chodzi o to, jak wykonujesz tą czynność. I zawsze na początku czynność wykonuje się, jest taki proces, że to jest teraz, nawet w przeszłości. Po prostu jesteś w tej czynności i to jest taki ciągły proces. I taki pan, który gdzieś w XVIII wieku, mam nadzieję, że teraz nie mylę, i to zdaje się Kopczyński, wypadają mi nazwy, za dużo wiedzy, w pewnym momencie to opisał. On napisał, że w języku polskim, ja pisał gramatykę taką starą po łacinie, w języku polskim jest taka koncepcja jak chwilność, ale właściwie on to nazwał tliwość, jednotliwość i jednotliwość. I to jest to, że albo jesteś w procesie, czyli wykonujesz czynność w danej chwili jednokrotnie, albo potem ta czynność przechodzi w taki... w taką powtarzalność bardziej, na przykład coś jest twoim nawykiem, zawodem, powtarzalnie to robisz, codziennie na przykład robisz coś tam, a potem tą czynność po prostu kończysz i to są dokonane. I w języku polskim mamy klasycznie 3 koniugacje, nie mamy więcej tak naprawdę, reszta to są podgrupy, zależnie od tego, jak wyglądają te końcówki, bo czasowniki się rozszerzały i tak dalej. Na przykład
Jak weźmiemy taki czasownik, zawsze biorę palić, bo on ma najwięcej odmian, najpełniejsze. Palić, pierwsza koniugacja, czyli te jednokrotne, jest palę, palisz, pali, palimy, palicie, palą. Bardzo klasyczna odmiana. To znaczy, że teraz. I to czujemy, tak? Palę. Jak coś się powtarza, to jest na przykład palam, tylko że niestety, że tak powiem, gołego czasownika nie ma, tylko jest na przykład wypalam. Na przykład wypalam dwa papierosy dziennie, tak? Albo wypalam trawę co roku. I to jest, chodzi o to, że robię to na zasadzie powtarzalnej. I jest też klasyczna, normalnie bardzo regularna odmiana, tak? Palam, no wypalam, wypalasz, wypala, wypalamy, wypalacie, wypalają. I tak naprawdę dużo czasowników trzyma ten szablon. No i końcówka, czyli te dokonany, podejrzewam, że dla tego czasownika była palnąć, ponieważ tak naprawdę dokonany miały ny. I to jest aspekt dokonany, tak tworzony aspekt dokonany. Wynika to z tej koncepcji, że ny tak naprawdę daje, mówi o kończeniu, nicości, prawie wszystkie rzeczowniki, które mają ny, oznaczają coś z unicestwianiem, kończeniem. Ny ma taką wibrację. I tych czasowników mamy najmniej, ale na przykład, nie wiem, zamknąć, palnąć. W gwarze jest dużo. Moja babcia na przykład mówiła siędnę sobie, tak? Siędnąć. Tych czasowników trochę jest, aczkolwiek problem jest taki, że one się oczywiście pomieszały, bo jak wyrzucono, powiedziano, że koniugacje nie mają sensu. W sensie takim, że nie ma wyższego sensu tworzenia koniugacji, tylko po prostu bierzemy tutaj te czasowniki, one podobne mają końcówki, to będzie pierwsza. Mam wrażenie, że oni tak to robili. Tutaj te mają inne końcówki, to nazwiemy ją druga. I nie ma za bardzo wyższego sensu. Natomiast to oznacza, że one się pomieszały. To znaczy, że często na przykład wypadła nie istnieje dokonanych, a jak nie istnieje, to te dokonane często wskoczyły w szablon jednokrotnych. I teraz jakby nie mogę podać, znaczy mogłabym pomyśleć jakie przykłady, natomiast to nadal może być dosyć skomplikowane do zrozumienia. Ale jakby dokonaność to jest jedna sprawa, mogę zaraz dokładniej powiedzieć, jak teraz tworzymy dokonaność i w ogóle dlaczego ta koncepcja jest taka, bo to jest ważne, dlaczego tej koncepcji, tego aspektu nie ma. Natomiast trzeba sobie posiedzieć i pomyśleć, że mamy te dwie, mamy na 100%, prawie każdy czasownik. Na przykład chodzę, chadzam, mówię, mawiam. One się często rozszerzały też w tej pierwszej części. No ale to jest coś takiego. Oczywiście są bardziej skomplikowane czasowniki, bo mamy pierwszy, drugi, trzeci typ, więc na przykład rysuję, to już nie mówimy rysujam albo nie wiem, rysywam. Chociaż podejrzewam, że tam było takie, tak jak maluję, malywam, się nie mówi ni, nie? Ale są pewne czasowniki, które mają to ywam i one były wielokrotne. Całość jest dosyć skomplikowana, dlatego że język polski jest skomplikowany, ale na pewno nie jest nielogiczny. Wszystko tak naprawdę wszędzie pasuje. Jasiu obszedł jezioro, to takie znane jest, jezioro zostało przez Jasia. Ostatnio pisałam to na Facebooku, prawdopodobnie obszednięte, nie wiem, musi być dokonany. Problem jest z pewnymi, to one się teraz nazywają czasowniki nieprzechodnie. Czyli nie ma formy, tak? Jasiu nie ma tej formy, nie ma, nie było i nie będzie. Nie, ja myślę, że wszystkie formy zawsze były włącznie z imię słowami. Do tego stopnia, że uważam, że w tych koniugacjach nawet bezokoliczniki były i każdy miał swój imię słów. Czyli tą formę, no imię słów to jest właśnie coś takiego. Bierne, także tak. Albo i czynny, tak? Bo na przykład, nie, palący to też jest imię słów. Palony, palący, palnięty. Natomiast, no tak, są te takie czasowniki, które zakłada się, że po prostu jak się idzie, no to jak gdyby nie można być pójdniętym, poszedniętym czy pójdzionym. Aczkolwiek język pozwala to jakoś utworzyć, więc pytanie, czy to jest sensowne, czy nie. Natomiast gramatyka na pewno pozwoli taką formę stworzyć. Okej, a co z liczbą podwójną? Ja uważam, że stricte ta liczba podwójna, jako jakby oddzielny koncept, że tu mamy liczbę pojedynczą, mnogą i podwójną, to uważam, że nie istniała. Natomiast faktycznie istniało coś takiego jak, no i może można by to tak nazwać, ale istniało coś takiego jak liczba mnoga dla rzeczowników w parach.
Są takie rzeczowniki, które są nijakie. Rzeczowniki nijakie mogą się kończyć na e, albo ę, albo o. I te na o oznaczały albo jakąś pełnię, na przykład koło, albo coś, co jest okrągłe, albo coś, co jest jakąś pełnią. Na przykład lato, tak naprawdę to był rok. Natomiast są takie rzeczowniki, które oznaczają to, że pełnia następuje, jak się dwie części złączy. I wtedy jest pełnia. I one często oznaczają części naszego ciała. Znaczy oznaczają części naszego ciała, nie tylko. Na przykład oko, oka. I oka to jest w gramatykach napisane oczywiście, że tak wyglądała dawna liczba podwójna. Ja myślę, że to po prostu była liczba dla tych konkretnych rzeczowników, że tak to wyglądało. Oko, oka. I ja uważam nawet, że ręko, ręka, nogo, noga, nogawio, no, nogawia i tak dalej, w sensie nogawki. Natomiast inne rzeczy też, takie, które stanowiły parę, bo na przykład drzwi, teraz się mówi drzwi, natomiast gdzieś w staropolskich formach, no to jakby drzwia, odrzwia, takie słowo funkcjonowało. I podejrzewam, że miał właśnie swoje drzwio, tak jak się mówiło, roto. Bo chodzi o to, że drzwi tak naprawdę to były zawsze wrota, a wrota to jest coś, co jest w rocie, tak naprawdę. Bo jakby roto to było coś, co jest ryte i co jest otworem, co można włożyć, a generalnie też się kręci. O to chodziło, nie? No i nigdy, no nigdy. Ale myślę, że wyjściowo nie było pojedynczych takich, tylko wszystko było na tej zasadzie, że się tak otwierało w parze jakby. Tak, do salonu, wroto. Do salonu. Tak, tak, tak. Więc to też podejrzewam, że było drzwio, drzwia, od drzwia. No i tak wyglądały te rzeczowniki. No. Dobra, a przymiotniki? Coś na ich temat? Czy nie mają znaczenia? Nie, no mają znaczenie, ale przymiotniki są bardzo trudne i mają... przymiotniki są już wyjściowo trudne i jakby tu... Nic tutaj nie można za bardzo dodać, jeśli chodzi o gramatykę starożytną, bo ona już w samej bazie, jak się wchodzi nawet w to, czego uczą studentów, już jest dosyć trudne, a czego ludzie często nie wiedzą. Bo się ludzie często pytają na przykład, dlaczego jest takie słowo jak rad, jestem rad, a to jest przymiotnik. No ponieważ przymiotniki tworzyły się, był ten szablon rzeczownikowy i taki... jakby to powiedzieć, zaimkowy, no przymiotnikowy, można powiedzieć forma zaimkowa, ale to, co my teraz uznajemy za przymiotnik, na przykład zielony, tak nie wyglądało. Wszystko wyjściowo wyglądało tak jak rad, czyli było pewnie zielon i potem dodano do tego zaimek bodaj i ta forma po prostu się rozszerzyła. Ale tutaj jakichś wielkich komplikacji ani zmian nie ma, bo to wiadomo już, to jak gdyby jest w gramatyce polskiej dla studentów, jak najbardziej powiedziane. Prawdopodobnie byłoby dobrze, gdyby dzieciom to mówić. Ja na przykład, jak moje dziecko pytało o różne rzeczy, to ja mówiłam elementy gramatyki historycznej. Coś, co jest w gramatyce historycznej, naukowej, normalnie. Nie, jakby nie trzeba sięgać do prasłowiańskiej, tak, ani do starożytnej. Czyli na przykład mówię o tym, że głoski były długie, skąd się wzięło okreskowane i na przykład to rad. To mówię, że tam potem był zaimek, że te formy były takie i takie i one się inaczej odmieniają. I to dzieciom bardzo pomaga. Uważam, że tego się powinno uczyć. Powinno się mówić, że myśmy mieli wszystkie głoski. W sensie samogłoski były tak naprawdę długie, krótkie i średnie, podejrzewam. I nie było takiego podziału na rosyjski, słowacki i tak dalej, tylko ten język był bardziej spójny. Pewnie różniliśmy się trochę akcentami i słownictwem, natomiast gramatyka na pewno była ta sama. No i te koncepcje, które takie wychodzą z filozofii, czyli dźwięki musiały być na wszystkich zakresach. Czyli jak gdyby i długie, i krótkie, i średnie. Podejrzewam, że bogactwo było pełne. A potem jak wprowadzono akcent na przedostatniej sylabie i nie wiem... i mówiono dzieciom w szkole, nie wolno mówić gwarowo, no to wypadło, prawda? Bo gwary mają akcent ruchomy, górale mówią trochę inaczej niż akcentują. Właściwie to jest przycisk, a nie akcent, ale to już inny jakby temat. Natomiast na pewno jest bardziej to płynące takie, melodyjne jak rosyjski, dlatego właśnie, że to akcentowanie, ten przycisk jest różny i długość głosu, i samogłosek jest inna. A my mamy tak bardziej...
My mamy polski trochę tak jak Oxford English, takie, trochę jest taki sztuczny w pewnym momencie. Ale tragedii nie ma, bo mogliśmy gorzej zrobić tą reformę, tak jak Rosjanie, nie wiem, tak jak nie Rosjanie, tylko Francuzi albo Rumuni, prawda, którzy totalnie sobie ociosali. Ale myślę, że tutaj nie było nikogo, kto by miał taką koncepcję, jakby tą gramatykę ogarnąć i uprościć, więc nie dotknięto gramatyki. Znaczy, reformę to mówisz za czasów Komisji Edukacji Narodowej? No, tak, bo wtedy miano taką tendencję, była taka tendencja, żeby to wszystko tak szablon, jak gdyby zróbmy tutaj konkretnie. I to była taka tendencja mocno, właśnie taka trochę łacińska, tak, że wszystko ma być przycięte i tak dalej. Panowie byli jezuitami. Tak, to jest tak, zgadza się, to jest to jakby można się dopatrywać, że to było celowe w jakiś sposób ograniczanie, ale to też jakby ograniczanie swobody mówienia i tego wszystkiego, natomiast ja myślę, że to się nie dało zrobić, myślę, że to by się nie dało zrobić takiej reformy języka polskiego, bo oni nawet chyba by nie mieli koncepcji jak. Ja się zastanawiałam na przykład, bo ja uważam, że Kochanowski i wielu, no, na pewno Kochanowski był wtajemniczony. To na pewno byli ludzie, którzy wiedzieli, jak na przykład napisać gramatykę. Bo on pisał i te jego pisma są takie mocno słowiańskie tak naprawdę. To nie jest takie katolickie i on nie był takim katolikiem, jak się go pokazuje. I uważam, że był bardzo, bardzo dużo wiedział. Natomiast myślałam, dlaczego on nie napisał tego, bo przecież to był okres, kiedy się zaczął rozwijać język polski, a nie było gramatyki. Gramatyki jedyne, jakie były, to pisali obcokrajowcy dla siebie głównie. Francuska była dla Francuzów, niemiecka dla Niemców i było trochę mnichów tam, którzy właśnie próbowali po łacinie albo po polsku pisać do szkół, ale właśnie tych jezuickich, tak? Czy tych jakby przy kościołach. No ale Kochanowski mógł to napisać, ale myślę, że nie chciał. Myślę, że nie chciał, bo musiałby napisać jak jest pełno. A być może XVI wiek to na pewno było za wcześnie, żeby to pokazać jak jest naprawdę. No dobra, to tak podsumowując, jaka jest korzyść z poznawania tego tematu? Jakby ktoś chciał się wgłębić w te twoje książki, te twoje analizy, to co by zyskał dzięki temu? Świadomość. Ja uważam, że teraz to nawet wszyscy się interesują i jest bardzo duża tendencja jakby do chęć rozumienia swojego języka i ta moja książka mieści się jak najbardziej w szeregu tych książek, które pomagają zrozumieć lepiej język polski. Oczywiście to nie jest dysertacja naukowa. Ja starałam się to napisać naprawdę w sposób przystępny, lekki, dobrze się czyta, tak mi mówią czytelnicy. Jest dużo opisów na początku historii języka, te tabele i to wszystko można czytać jakby powoli, aczkolwiek też nadal starałam się to bardzo jasno wytłumaczyć na tabelach, tych szablonach i tak dalej. I oprócz tego jest jeszcze wykład, który też na pewno pomaga. Więc to po prostu pomaga zrozumieć swój własny język, a przede wszystkim wyjść z takiego przekonania, że nasz język jest totalnie nielogiczny. Nawet nie trzeba myśleć, że on jest najtrudniejszy na świecie, bo to nie chodzi o to, żeby myśleć, on jest trudny, więc ty go nie zrozumiesz, ja go nie zrozumiem, ja ci nie wytłumaczę. To bardziej jakby tak, to jest język starożytny, on jest pełen, ma wszystkie opcje, możliwości, pełna układanka, na pewno. Teraz jak gdyby mamy elementy gramatyki nieponazywane i poprzestawiane i one się różnie nazywają, coś się nazywa zdania jakieś tam, coś się nazywa trybem, koncepcji aspektu używają tylko niektórzy gramatycy, gramatyka jest trochę bałaganem i myślę, że to może komuś pomóc, kto na przykład dostaje, znaczy ma frustrację, jak ma dziecko w szkole i widzi na przykład podręcznik obecny, gdzie jest mydło i powidło, po prostu tutaj czytanka, tutaj analizujemy czasowniki na tej czytance, ja jestem totalnie przeciwna czemuś takiemu. Uważam, że gramatyki należy uczyć oddzielnie, tak jak się kiedyś uczyło i trzeba mieć oddzielną książkę. Niektóre wydawnictwa tak robią. I po prostu to nie jest do końca dla dziecka, ponieważ dla dziecka zamierzam napisać podręcznik, nie wiem kiedy on będzie,
ale i to też takiego dziecka typu starsza szkoła, koniec szkoły podstawowej, liceum. Natomiast to jest dla dorosłego, dla rodzica na przykład, który chciałby zrozumieć lepiej swój własny język i poczuć go lepiej i może czasami inaczej wytłumaczyć dziecku. Ja te swoje koncepcje już od lat sprzedaję moim koleżankom polonistkom, bo tam jest też bardzo dużo takich koncepcji, na przykład jak naprawdę dobrze wytłumaczyć części mowy i części zdania. Więc ja tam podaję też takie rzeczy jakby z gramatyki aktualnej, ale uważam, że one są bardzo źle tłumaczone. Uważam w ogóle, że gramatyka polska jest bardzo źle tłumaczona. Jest tylko kilka starych książek, które tłumaczą dobrze. Więc to jakby może pomóc dla siebie. Super. Jakieś słowo końcowe, coś zapomnieliśmy? Nie wiem. Jak gdyby, ja mogę powiedzieć tylko, że ja się nie zajmuję tylko tym, tak? I w ogóle ta gramatyka i ten język, jak gdyby chcę to doprowadzić do pewnego momentu. Będzie jeszcze podręcznik, poradnik dla rodziców połączony z podręcznikiem dla dzieci. Jak mi się uda, to napiszę to w tym roku. Mam to w jakichś notatkach. Natomiast ja piszę o różnych rzeczach związanych z, nie wiem, z społecznych sprawach, jakby bliskich kobietom. I tak naprawdę książki są moje ułożone w serii i tylko jedna część to jest język i magia i tam są te książki. Więc można sobie zajrzeć na moją stronę. Nie wiem, czy ją potem możemy podać. I tam są wszystkie informacje. Ja organizuję kręgi kobiet i ogólnie porady robię bardzo związane z tym. I w ogóle teraz jest tak, że ja trochę wychodzę z edukacji, bo moje dzieci rosną. Właściwie wydaje mi się, że ta moja dharma, ten cel życiowy się tak w pewnym momencie kończy. Mi się wydaje, że miałam to napisać. Teraz co się z tym dalej podzieje? To sobie pójdzie. To sobie pójdzie, tak. Jak Czesław Wioczyński mówi, to się musi odleżeć. To się musi odleżeć, żeby ludzie zaczęli się interesować gramatyką. To najpierw trzeba podstawy, czyli słowa, zacząć czuć język. Tak, czuć język i rozumieć połączenia pomiędzy językami. To znaczy, że rosyjski jest tak naprawdę bliski. Dlaczego tam jest ten akcent ruchomy i że wszyscy to mieliśmy, jak wyglądają gwary. Jak gdyby takie te podstawowe elementy, a gramatyka tak naprawdę idzie później. Ale myślę, że takie rzeczy jak te przypadki i czasowniki, to, i że są te trzy koniugacje, a nie 15, ani 12, to bardzo pomaga. W ogóle pomaga czuć język. I tak sobie nawet zastanawiać się, jak dziecko coś powie. Tak. Dlaczego tak powiedziało? Czuć język dla Polaków, bo obcokrajowcy to i tak jeszcze mają dużą drogę. Dużą, ale ta moja książka, ja zamierzam ją... No, ponieważ ja nie jestem totalnie przeciwna angielskiemu i upowszechnianiu tego, ja zamierzam ją przetłumaczyć na angielski. W tej książce są tabele. W ogóle pierwsze, o co pyta obcokrajowiec, to gdzie są tabele koniugacji, czyli odmiany czasowników w tym waszym języku, bo łacina ma, angielski niekoniecznie, bo angielski tak naprawdę tak uprościł sobie deklinację i koniugację, chociaż jakby się chciało, to by można te koniugacje zapisać, ale oni tego nie mają i może nie potrzebują. Natomiast francuski, hiszpański to są te, i często Francuzi, nawet jak pracowałam w firmach, to o to pytali i chcieli mieć to. I nie ma. To znaczy jest jedna książka, jedna, która już nie jest teraz dostępna, można iść do biblioteki. Napisał ją pan na zamówienie pewnej szkoły językowej dla obcokrajowców. Ona jest trochę śmieszna, dlatego że wygląda to tak, że na przykład jest napisane, że tutaj nie ma czasu teraźniejszego, a tutaj jest tylko czas przyszły. No bo jeżeli się nie ułoży tak, jak ja powiedziałam, jednokrotne, wielokrotne, dokonane, czyli tak naprawdę nie złoży kilku tak zwanych oddzielnych czasowników w jeden, to te wszystkie tabele są ułomne. Ja zrobiłam te tabele, jest sto kilka tabel w tej mojej gramatyce. Tabel jakby odmiany gramatycznej, tak? Czasowników. Jasne, super. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.